Mójwywiad.pl zaprasza. Moim i waszym gościem dla Mójwywiad.pl jest pan Stanisław Górka, wybitny aktor, profesor, zwyczajny. Bardzo mi miło pana poznać. Witam bardzo serdecznie. Ja mnie również miło, że mogę porozmawiać i odpowiedzieć na pytania. Zobaczymy jakie. Moje pierwsze pytanie dotyczy tego, jak rozpoczęła się pańska przygoda z aktorstwem? Moja przygoda z aktorstwem zaczęła się w ten sposób. To trzeba powiedzieć, że pochodzę z niewielkiego miasta. Miasto się nazywa Dęblin, państwo pewnie znacie, szkoła lotnicza, słynna, przedwojenna, z wielkimi tradycjami, wielka twierdza, obciążona niesłychaną, tragiczną i no, historyczną jakąś przeszłością, niezwykłą, niesamowitą, miejsce takie dosyć ciekawe, o dużej powierzchni. Ja muszę powiedzieć, że byłem mieszkańcem małego Dęblina, tej nie części wojskowej, tylko tej części cywilnej. Tam miałem dom rodzinny, jedna szkoła podstawowa, potem było liceum, bardzo dobre, znane liceum dęblińskie. I od tego się zaczęło właściwie ta moja przygoda z aktorstwem. Ona się zaczęła od takiej próby dotarcia do jakiejś grupy ludzi, którzy zajmują się poezją, którzy zajmują się teatrem, występami szkolnymi. Trafiłem na właściwą osobę. To jest najważniejsze jest w życiu, trafić na tę osobę, na właściwą osobę we właściwym czasie. To był właściwy czas i właściwa osoba. Pani nazywała się Marta Jakubowska, była instruktorem teatralnym i ona zainteresowała się, no, zachęciła, żebym przyszedł na zajęcia. Początkowo byłem takim, można powiedzieć, kolegą z pierwszego roku, z pierwszej klasy liceum, który nosił walizki kolegom z artystą z trzeciej klasy liceum, ale potem się szybko bardzo zmieniło. Okazało się, że mam jakiś dryg do działań recytatorskich i zaczęły się działania takie, starty w konkursach recytatorskich i w programach szkolnych. Pierwszy program, w którym brałem udział jako w charakterze młodego artysty, był Dzień Matki. A potem zaczęły się wyjazdy na konkursy recytatorskie, sukcesy na wojewódzkich eliminacjach. Tam spotkałem taką niezwykłą osobę, moją koleżankę późniejszą z PWST, była też wykładowcą, panią Irenę Jun. I z tą Ireną Jun zwróciła moją uwagę, że Irena Jun, widząc moją prezentację recytatorską, nagle zainteresowała się nią i była ze mną bardzo długo, chyba półgodzinną rozmowę na temat analizy tego tekstu, na temat analizy tego, co ja wykonałem, co można by usprawnić, co można byłoby poprawić w tej mojej recytacji. To mnie zachwyciło. No i pomyślałem sobie, jak jeśli są takie anioły w teatrze, to ja tylko mogę pracować w teatrze. No i potem była oczywiście matura. Złożyłem papiery do takiej szkoły, do dzisiejszej szkoły handlowej. Nie pamiętam, jak się nazywa ta uczelnia handlowa wtedy. Chyba jest GPiS, tak mi się wydaje. No i tam chciałem koniecznie studiować handel zagraniczny. Ale ponieważ egzaminy wstępne do PWST były wcześniej, więc ja przyszedłem do tego SGPiS-u i powiem, zabieram papiery, bo ja już jestem na uczelni, zdałem na wydziale aktorskim, na wydział aktorski i będę studiował aktorstwo. I tak to się zaczęło. Panie Stanisławie, jeszcze chciałbym wrócić do dzieciństwa, bo interesuje pana taka, można powiedzieć, pasja, która w tych czasach jest niezwykle potrzebna ze względu na ten ekosystem. Chodzi mi o pszczelarstwo. Jak to się właśnie zaczęło z tym pszczelarstwem? Pszczelarstwem zaczęło się tak, że to było zupełnie naturalne, to znaczy mój ojciec był pszczelarzem i mieliśmy cztery rodziny pszczele, czyli cztery ule. I ja bardzo się tym interesowałem jako młody człowiek i pomagałem ojcu, a to przy miodobraniu, a to przy karmieniu, jesiennym karmieniu pszczół. I ta sprawa, że tak powiem, stała się zupełnie naturalna. Oczywiście, kiedy byłem bardzo młodym pszczelarzem, nagle zostałem sam z tymi moimi pszczołami, z takich czy innych powodów. No i tu nie dałem rady. Ta moja wiedza była za mała, nie miałem wsparcia w innym pszczelarzu i ta pasieka mi padła. Natomiast, kiedy osiedliłem się w swojej wiosce ukochanej, czyli w Kopkach nad Świdrem i miałem tam kawałek ziemi, pierwsza rzecz, która była, to było to, żeby założyć własną pasiekę i pojechałem do mojego ojca, mówię, daj mi kilka uli. Ojciec miał sporo już wtedy, dużo większą pasiekę, sporo tych uli i natychmiast mi dał te ule. Ja kupiłem kilka rodzin pszczelich i je osiedliłem i tak zaczęła się moja przygoda. No już teraz kilkudziesięcioletnia przygoda.
przygoda z pszczołami i jestem bardzo z tego zadowolony. Mam nawet ten pomysł, jeśli chodzi o to o sprawy teatralne, żeby zrobić jakiś spektakl o pszczołach. Jest taka książka Metelinka, Życie pszczół się nazywa. Metelinka, wspaniałego noblisty, który dostał Nagrodę Nobla. I to mi się wydaje interesujące i ciekawe o tym, co pan mówił, w związku z tym ekosystemem, w związku z walką o zachowanie tych pszczół, o ochronę tych pszczół i to, co niesie za tym ta cała filozofia pszczela, to znaczy ten ich matriarchat, ten feminizm, który jest bardzo ciekawy, feminizm pszczół, można by tak powiedzieć. To jest interesujące i to warte jest dzisiaj uświadomienia sobie, zastanowienia się, jak to wszystko działa. Nie zawsze jest to korzystne dla nas mężczyzn, ale warto mieć pewną refleksję, która płynie z życia pszczół i dlatego to mnie interesuje już tak ze względów takich nawet, no, powiedzmy filozoficzno-artystycznych. Jest pan niezwykle doceniany za rolę w serialu Plebania, gdzie grał pan Zbyszka i moje pytanie dotyczy tego, za jakie cechy charakteru pan najbardziej polubił swoją postać, bo widać było, że pan bardzo dobrze czuł się grając Zbyszka. Powiem tak, początkowo jak dostałem tę rolę, to urzekła mnie tej kresowość tej postaci, to znaczy wiedziałem, że on pochodzi z okolic Przemyśla, Krasiczyna, Chrubieszowa, czyli Chrubielowa, prawda, że on musi mieć jakieś związki z batiarami lwowskimi i z kresowiakami, jako takim typem Polaka kresowiaka, prawda, długo na ten temat można mówić. To mnie zaciekawiło, nawet zaproponowałem producentowi, żebym balakał, bo ja mogę balakać po lwowsku, mówić po lwowsku, tak, to oni to troszkę oddalili, czasami ja ten zaśpiew się pojawiał, ale bardzo delikatnie, natomiast duchowo czułem się kresowiakiem, czułem się człowiekiem związy, który ma korzenie ze Lwowem i z tą kulturą Lwowa i podobała mi się w tej roli taka właśnie taka cecha, którą mają głównie ludzie z kresu, a mianowicie taka otwartość, serdeczność, zainteresowanie drugim człowiekiem, przekraczanie pewnego rodzaju dystansu, niedystansowanie się do drugiego człowieka, do drugiej osoby, do jakiejś sytuacji, która mogła się spontanicznie gdzieś zaistnieć i trzeba zareagować, więc to była ta taka cecha. Poza tym interesowały mnie ten rodzaj jego, oczywiście jego pewna skaza, która była ciekawą taką skazą, a mianowicie ten jego skłonność do zabawy, żartów, a i łącznie z pewnym nadużywaniem alkoholu, które tam było ewidentne. Początkowo nawet był zamysł taki, żeby to szło w kierunku bardzo poważnego, takiego zaawansowanego alkoholizmu. Skończyło się na drobnym pijaczku, ale to też była pewna ułomność, pewna taka cecha, którą ten Zbyszek miał, że tam czasami wypił za dużo piwka, czasami księdzu wypił winko mszalne, co nie bardzo się podobało proboszczowi ani żonie serialowej. Więc to były takie niesłychane, tak ważne cechy. Ale ważną, najważniejszą cechą, która mi się podobała w roli Zbyszka, to było to jego poczucie humoru, że on kwitował wszystko, nie bój żaby, ten taki wrodzony optymizm, albo o kurde mol, jako takie łagodne, niewulgarne przekleństwo, prawda? Że on miał taki rodzaj wrodzonego optymizmu, który był połączony z naiwnością oczywiście, ale to był taki optymizm, którym się dobrze żyje, który ułatwia życie, który ułatwia funkcjonowanie w ogóle, zwłaszcza w takim dzisiejszym naszym świecie. Więc ja lubiłem tę postać rzeczywiście, grałem z przyjemnością i dziękowałem Panu Bogu, losowi, producentowi i scenarzystom i reżyserom, że prowadzili to właśnie w kierunku takich, że coś takiego udało się stworzyć, taką rolę, która była według mnie ciekawsza niż rola księdza, który był ciągle mądry i ciągle się modlił, ciągle współczuł, albo w roli tracza, który straszył ludzi i motał te swoje gangsterskie jakieś tam historie, opowieści, te swoje intryżki gangsterskie, że ten Zbyszek był postacią ludzką, wielostronną, wszechstronną, można powiedzieć, w takim obrazie człowieka, bo składamy się z różnych takich kawałków, powiedziałbym, no, dosyć niepasujących do siebie, okazuje się, to jest ten sam człowiek. I takim człowiekiem, wydaje mi się, w krwi i kości był Zbyszek Sroka Kościelny i wydaje mi się, że udało mi się odmalować tę wielostronność tej postaci. Miał pan przyjemność zagrać w kilku filmach Kazimierza Kutza. Szczególnie intrygująca i ciekawa jest pańska postać z filmu Zawrócony. Zgodziłby się pan ze stwierdzeniem, że pomimo ewidentnie takiej komediowej otoczki,
kilka takich trochę zabawnych, części zabawnych momentów. W tym filmie kryje się taka przypowiastka o ludzkich nieszczęściach. Ja myślę tak, ja bardzo ceniłem Kazimierza Kutza i ceniłem jego ten wielki kunszt filmowy i jestem szczęśliwy, że obdarzył mnie jakąś rodzajem takiej, no nie, może nie przyjaźni, ale jakiejś takiej sympatii i brał mnie do swoich kolejnych zadań filmowych, dopóki je robił, bo potem zajął się polityką, jak wiadomo, ten Kazimierz Kutz zaprosił mnie do Sławy i Chwały, właśnie do Zawróconego, do Pułkownika Kwiatkowskiego, więc miałem kilka takich udziałów w jego znaczących pozycjach filmowych. Co do Zawróconego, oczywiście zgadzam się z panem, że jest taka otoczka, w tej otoczce komediowej jest pewien rodzaj goryczy, tak jak robił Kutz. Wolałbym jakby się nie analizować tego samego filmu jako takiego, no bo to na pewno najlepiej zrobią krytycy filmowi i oni to już zrobili, oni by powiedzieli dziesiątki razy. Dla mnie szokującą stroną było to, że jak zobaczyłem ten pierwszy raz, myślałem sobie, że on pod formie jest antysolidarnościowy, a my jesteśmy tak wtedy bardzo napompowani tym czołobitnością dla samego zjawiska i ruchu. No i potem okazało się, że to jednak rację miał Kutz, który przewidział, jak się potoczą losy i jak się potoczy historia Polski. Ale bez wchodzenia w kwestie polityczne, bo tym się w ogóle nie zajmujemy. Chcę powiedzieć, że Kutzem, takie może wyznanie zrobię, że z Kutzem łączyły mnie bardzo, bardzo dobre relacje, bardzo serdeczne relacje, bardzo śmieszne relacje. On był w ogóle prowokacyjnym i zabawnym człowiekiem. Pamiętam taką sytuację. Właśnie a propos plebanii dostałem rolę w serialu. Kazio nie wiedział o tym. Jesteśmy w teatrze, jest jakaś premiera. Ja jestem po jednej stronie, w jednej tam loży, pod jedną lożą, on w drugiej loży ogląda i krzyczy na cały głos. To zrobiło się teatrem w teatrze. Cześć Stasiu! Podobno dostałeś rolę w plebanii. Mam nadzieję, że twoja teściowa jest szczęśliwa. Tu przed spektaklem ryknął śmiechem na to wyznanie. Ja mu odpowiedziałem, tak, Kaziu, jest szczęśliwa. Cieszę się bardzo i gratuluję. To był Kutz. Jeśli chodzi o tych kilka takich rzeczy, które właśnie miałem tam do zagrania, Zamachowski tam największą miał jednak zadanie i fantastycznie się z niego wywiązał i nagrałem tego dzielnicowego Albina. Nie pamiętam nazwiska dokładnie. W każdym razie ten dialog, który nawet genialny dialog, znosz mnie, bo ja po śluszku mówię, znosz mnie. On mówi, no. I dostał, ja mu waliłem go w mordę po prostu. Znosz mnie. No i drugi raz go waliłem. Znosz mnie? Nie znam się. Przestałem go bić. To była gorzka opowieść o relacjach międzyludzkich, które się zmieniają w zależności od tego, jakiego figla wywinie nam historia. Od ponad 25 lat, a właściwie to już chyba 28 rok, jest pan liderem. Nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale chyba dobre. Towarzystwa Teatralnego Pod Górkę. Występował pan na scenach całego świata. Można powiedzieć, że w stronie towarzystwa możemy przeczytać o pojęciu teatru wędrującego. Jak rozpoczęła się pańska wędrówka pod górkę? Tak sobie troszkę to żartobliwie zaintonowałem to pytanie. Jak wyglądały początki powstania tej inicjatywy? Jak pan zauważył, 28 lat. 28 lat. Zaczęło się tak, że ja wróciłem po moim doktoracie, który napisałem tu w Polsce i po stypendium, miałem roczne stypendium do Stanów Zjednoczonych. Stypendium Fundacji Kościuszkowskiej. Cały rok spędziłem w Ameryce. To był rok 89-90. W tym czasie były w Polsce bardzo istotne zmiany. Panowie się rodzili, zdaje się, wtedy. No więc nie możecie pamiętać tego. To było przejście z systemu do systemu. Ja zacząłem się przyglądać prywatnym teatrom w Ameryce, prywatnym stowarzyszeniom, towarzystwom takim teatralnym, które działały. Zachwyciłem się takim zjawiskiem teatrów prywatnych, czy teatrów prywatnym teatrem przyjaciół, który widziałem w miejscowości, która się nazywa Minneapolis, Minnesota. I tam właśnie było bardzo ciekawie, że ja zobaczyłem świetnych młodych ludzi, którzy chcą realizować swoje marzenia. To mnie zachwyciło. No i po przyjeździe, po powrocie do Polski, do Warszawy, spotkałem się z moim serdecznym kolegą, przyjacielem, Wojtkiem Machnickim, z którym razem studiowaliśmy. I tak żeśmy zaczęli tak gadać, troszkę takim tekstem z Indyka, Mrożka. Ty, a może by co zaorać? Ty, a może by coś zasiać? Ty, a może pójdziemy do szewca? Nie, to chodźmy lepiej do rymarza. My poszliśmy do rymarza, Zbyszka Rymarza, kompozytora, archiwisty i mówimy, Zbyszek, my chcemy zrobić jakieś przedstawienie, chcemy robić teatr, muzyczny teatr. Teatr wędrujący, jeszcze nie wiedzieliśmy, że to będzie wędrujący, bo nie chcieliśmy się wiązać za żadną instytucją i to błogosławię do dziś dnia, że nie mam 15-20 ludzi na etacie, że ja muszę się borykać z tą biurokracją, że po prostu jest teatr, mój pakuje w walizkę, wsiadam do samochodu, jadę do Kielc i gram dla publiczności.
publiczności w Kielcach. Albo jadę, wsiadam w samolot, lecę do Vancouver i gram dla publiczności w Vancouver. W każdym razie tak to się stało, że jak spotkaliśmy tego rymarza i złożyliśmy mu tę ofertę, mówi, ty, ja mam dla was temat. To są piosenki lwowskie. Nazwiecie to jak będziecie chcieli, ale już mam dwóch bohaterów. Jeden jest Tońcio, ty Stasiu będziesz Tońciem, a ty Wojtek będziesz Szczepciem. I macie układ i kombinujcie dalej. No i to był początek teatru. Myśmy zrobili takie przedstawienie, Ten drogi Lwów, piosenki Szczepka i Tońka o Lwowie i piosenki betiarów lwowskich, tych, którzy wyjechali ze Lwowa i którzy tułali się po świecie, po Londynie, po Stanach, w Kanadzie i którzy też śpiewali z tęsknoty za Lwowem. Mnóstwo piosenek i to archiwum Rymarza zostało udostępnione dla nas. Tak powstało pierwsze przedstawienie. To były absolutne początki, a potem zaczęliśmy robić różnego rodzaju kolejne przedstawienia i dzisiaj po tych 28 latach Teatr Podgórkę wydał, nie wiem, 40 premier. Mamy takie przedstawienia i właśnie Lwów jest rekordzistą. Zagraliśmy ponad 1200 przedstawień, może nie na całym świecie, ale na pewno graliśmy go na Litwie, w Łotwie, w Estonii, w Białorusi, Ukrainie, w Rosji. Graliśmy to kilkakrotnie w Stanach, we Francji, w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, także w Austrii, więc ten teatr jest takim teatrem, który jeździ tam, gdzie jest Polonia, gdzie jest widownia polska, która chętnie nas słucha i słucha tych piosenek i tekstów, bo to Teatr Podgórkę jest teatrem specjalizującym się w takich kameralnych formach wokalno-aktorskich, czyli łączy nas zamiłowanie do śpiewu, ale gramy też również teksty dramatyczne, które staramy się wzbogacić, żeby widz miał radochę, żeby miał zabawę, żeby mógł widz bawić się dobrze na naszych przedstawieniach, dobrze słuchać, z zainteresowaniem słuchać i może się czasem wzruszyć i rozśmieszyć. Rozumiem, że to przedstawienie, które pan planuje stworzyć o pszczołach, będzie miało formę monodramu. Prawdopodobnie tak, a to wypływa troszeczkę z tych dzisiejszych czasów, że trudnych czasów, kiedy jest bardzo trudno się zebrać, trudno sfinalizować jakieś przedstawienie wieloosobowe. Ja myślę, że to powinna być opowieść pszczelarza jednak, że to powinna być w pierwszej osobie, że nie ma powodu w to włączać żony pszczelarza, czy córki pszczelarza, czy mistrza od pszczelarstwa, prawda, który guru, który mówi, pomaga, wyjaśnia, że to powinna być opowieść górki pszczelarza, który jest... Więc myślę, że forma monodramowa byłaby tu najodpowiedniejsza. Panie Stanisławie, na sam koniec naszej rozmowy chciałbym pana zapytać, co mógłbym panu życzyć na przyszłość? To już zależy tylko od pana i od pana intencji wobec mnie i wobec mojego teatru. No, mam kilka takich pomysłów. Wydaje mi się, to co powiedziałem, że ta formuła teatru wędrownego, teatru nieobrosłego w jakiejś instytucje, jest formułą, która mi bardzo pasuje, bo ona jest najmniej kłopotliwa i ona stwarza takie możliwości, że mogę realizować swoje marzenia. I właśnie wydaje mi się, że w przeciwieństwie do układów instytucjonalnych, gdzie trzeba się wywiązywać wobec pracodawcy, prawda, czy darczyńcy, czy dobrodzieja, jakbyśmy nie nazwali tego sponsora, tego, który daje pieniądze na teatr, prawda, ja nie mam żadnych zobowiązań. Ja mogę realizować to, co mi w duszy gra. To jest moja wypowiedź, tylko moja. Ona nie zawsze jest widziana przez tak zwaną krytykę teatralną, która też w jakiś sposób jest układowa i układa się z jakimiś instytucjami, nie będę mówił jakimi, ale wszyscy się domyślamy, o co to chodzi, czy z układami, czy to też są układy czasami polityczne. Dla mnie to nie istnieje. Dla mnie jest kwestia, te kwestie nie istnieją, nie zajmuję się polityką, dystansuję się do niej. Natomiast uważam, że trzeba rozmawiać z ludźmi, trzeba z ludźmi spotykać się, trzeba pobudzać ich do działania, do myślenia, nawet stawiać ciekawe pytania. Czy jak trzeba rozmawiać, to czy to będziemy bawić, tak jak dzisiejszego wieczoru będziemy starać się ich rozruszać, rozbawić. Więc ja myślę, że tego bym sobie życzył i życzę sobie, żebym mógł realizować te moje marzenia, żebym właśnie nie musiał być grzecznym, potulnym, poprawnym politycznie, żebym nie musiał się nikomu podlizywać, bo nie muszę, naprawdę nie muszę, robię to, co mi w duszy gra i oby tak było, no, bądźmy realistami, to jeszcze potrwa może 10, może 5 lat, tego nie wiemy, prawda, to zależy od kondycji człowieka, bo PESEL działa nieubłaganie, a moje ulubione zdanie, które sobie często powtarzam, żebym się za bardzo nie rozbrykał, to jest zdanie Cola Brenion, którym powiedział, jakby tam dopadła choroba, tej ataku choroby, wszakże wszystkie drogi prowadzą do rzeźni, jak powiedział pewien sędziwy wół.
I zaśmiał się bardzo nad tym zdaniem. Proszę Państwa, to nie jest jakiś tam pesymizm, którym chcę Państwa zarazić, tylko bardzo pewnego realizmu. Ja jestem człowiekiem z natury pogodnym, z natury chwalącym życie, próbującym oszukać kostuchę, jak mogę, jak się tylko da. I zamierzam, tylko wiadomo, że to ma tam jakiś swój kres i trzeba też o tym myśleć, trzeba się do tego przygotować. Ale żeby nie było to takie wszystko łatwe, taka realizacja tych marzeń, to wiemy, że życie stwarza mnóstwo przeszkód, mnóstwo barier natury różnej, prawda? Bo to są też inne względy natury finansowej, są ograniczenia we współpracy z kompozytorem, z reżyserem, ze scenarzystą. Tych pomysłów jest parę, mam naprawdę fajnych kilka ciekawych pomysłów. Myślę, że one będą interesujące dla Państwa, bo myślę raczej, żeby to było dla Państwa interesujące, a przy okazji realizacja marzeń. Także życzę sobie też, żeby to było jak za przeproszeniem z górki, żeby te kwestie takie właśnie współpracy, działania, pozyskiwania, żeby one były jak najlepsze i żeby można było, żeby owocem tego był świetny teatr, który będzie się Państwu podobał i który będziecie kochać i powiedzieć: o, ja idę, Górka gra, idę na jego teatr, idę na jego przedstawienie. Z całego serca właśnie życzymy Panu realizacji marzeń, żeby to też dla nas te emocje były też bardzo, bardzo inspirujące, czego życzę Panu z całego serca. Moim i Waszym gościem dla mójwywiad.pl był Pan Stanisław Kurka, któremu bardzo, bardzo dziękuję za poświęcony czas i rozmowę. Dziękuję, pozdrawiam Państwu, trzymajcie się. Zachęcam do subskrybowania i odwiedzania strony mójwywiad.pl. Zapraszam, Kuba Maj.